Was na moim kanale. Zapraszam na mój kolejny strój dnia. Dzisiaj moja wariacja na temat stylu militarnego i wykorzystałam w tym swoją nową koszulę, którą kupiłam we Wrocławiu w second handzie za całe 3 zł. A i tak się wahałam, bo poprzedniego dnia była za 5, ale stwierdziłam, że poczekam i kupię ją za 3. Koszula jest... Koszula jest z Nexta i to jest rozmiar 10, czyli na mnie trochę za duży, ale stwierdziłam, że ma potencjał i zestylizuję ją tak, że będzie wyglądać dobrze. Jak pod spodem mam sweter, czarny, zwykły sweter z teranowy. Tak, czarny sweter. Spodnie są koloru khaki i też są z teranowy. A na stopy założyłam swoje kozaki z CCC, które są takie dosyć ciężkie i nadają temu strojowi militarny charakter. Zapraszam na mnie. Jako dodatki wykorzystałam swoje nowe bransoletki z H&M-u. Zawsze chciałam takie mieć i teraz ich mam i jestem z nich zadowolona. To są chyba jedyne bransoletki, które mi nie spadają i nie są na gumce. A kolczyki założyłam... Kolczyki też są z H&M-u i też je kupiłam ostatnio i polecam Wam zajrzeć do działu z akcesoriami w H&M-ie, bo są fajne promocje i właśnie te kolczyki to są jedne z 12 par, które kupiłam razem za 10 zł. I teraz Wam pokażę, jak się prezentuje cały strój. Pasek jest z Doroty Perkins i był w zestawie z takim samym brązowym, ale nie polecam Wam tych pasków. Brązowy już mi się prawie rozwalił, a kupiłam go w czerwcu albo w lipcu tego roku. Ten też się już nadrywa, więc nie polecam Wam tych pasków. I to chyba na tyle dzisiaj. Do zobaczenia!